Cześć, witajcie znowu. Jak zwykle Kret po tej stronie mikrofonu. Kontynuujemy serię Slender. Dzisiaj zawitamy do rezydencji. Mansion. I zobaczymy, co tam nas spotka. Miłego albo niemiłego. Od razu mówię, że nie grałem w to. No tylko chwilkę. I nie znam mapy kompletnie, więc będzie coraz ciekawiej z każdą kolejną częścią. Wiem tyle, że zbiera się Mementos. Nie przejęzyczyłem się, nie chodzi o te cukierki miętowo-owocowe. Chodzi o Mementos, czyli wspomnienia. Dobra, jest jakieś duże pomieszczenie. Jakieś ładne sofy, burza, która brzmi bardzo realistycznie swoją drogą. Aha, posąg ładny. Cóż może być tym wspomnieniem? Oj, 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 oj. Wspomnieniem może być w zasadzie wszystko. Na przykład, o, to był klucz. Klucz nam się przyda, żeby wejść na wyższy, tudzież niższy poziom, bo wiem, że kondygnacje są trzy. O, skrozo. Tu jakieś pianinko, tu jakieś krzesełka. Aha, jesteśmy tu z powrotem. Może tędy tym razem? Tu nic nie ma, nie. Oj, tu się bawić ze Slendermanem, to będzie dopiero wesoła sprawa. O, ja się burzy boję sam z siebie, co dopiero w grze. Dobra, tu też coś jest, ale o, jest jakiś obraz, który tak lekko świeci. Zaczęło się. O rany. Jeśli będę krzyczał jak mała dziewczynka, to wybaczcie. Mam nadzieję, że nie będę miał potrzeby. Sorry. Nie lubię burzy w ogóle. Może tu? Niech on nie staje nigdy za mną, ani tym bardziej przede mną, bo przecież nie wytrzymam. Póki co jest spokój jeszcze. Patelnia. To też jest wspomnienie. O, nie cierpię burzy. Odsunę sobie odrobinkę mikrofon, bo się boję, że go zrzucę w jakimś akcie rozpaczy. Strasznie się boję. Stała czujność. Jak widać było, do zgarnięcia jest 12 przedmiotów. Kurczę, byłem tu? Co ja się kręcę w kółko? Chyba tak. Błagam, no. Już tej burzy by mogło nie być. Nie wiem, czy tu jakieś radio, telefonik, coś, nic, nie? Na łóżku coś leży. Ciastko. Cookie. Mogę nie za dużo gadać, bo jestem skupiony jak nigdy wcześniej. Co najwyżej mogę krzyczeć albo piszczeć. Tu mi wszystko teraz Slender Mena przypomina! W łazience sobie stał. Może mu przerywałem, nie wiem, prysznic brał czy co. Przepraszam. Nie chciałem. Każde pomieszczenie wygląda podobnie. A to niedobrze, bo tu idzie orientację stracić znowu. Równie łatwo jak w poprzednich częściach. Nie no, ja spanikuję chyba. Dobrze, tu go nie ma. Nie ma, prawda? Nie macie? Nie macie. Ale ja tu byłem. Kurczę. Mamy klucz w zasadzie, więc możemy się bryknąć do tych któryś z drzwi. Nie wiem, czy to jest klucz uniwersalny i pasuje do obu wejść, czy też nie.
ta burza też nie była. Już! Oj. Fajne łapy. Coś się chyba za dużo kręciliśmy w jednym miejscu. A. Czyli, że nie żyje, dobra. Jedziemy jeszcze raz. Skubany. Ale fajnie wygląda. Te łapy ma fajne. Come on, we'll find you and kill your mind. Trapping you in eternal darkness. But he's not alone. Ależ to ma klimat. Uwielbiam to naprawdę. Ojojojojoj. Ta gra i bez tej burzy by była straszna. Ta burza i bez tej gry jest straszna. No dobra, jeszcze raz. Ten sławetny. Ojej. Nie, nie zakończę, bo nie ma co gadać, trzeba się brać do roboty, jak trzeba. Kluczyk. No widzę, chyba w tym samym miejscu jest, więc podejrzewam, że te wspomnienia też tak z nimi będzie. O. Pączuszek. Pączuszek jest wspomnieniem? No to ładny gość miał dziedzictwo chyba. Na razie cisza. Tu jest jakoś biało. O, nie wiem co to jest za biel. Aha, dobra, to jest zejście na dół. Spróbujemy, może klucz będzie pasował. Jak nie, to się najwyżej wrócimy. No drzwi są, są. Działa. Jakiś piwnica jest, czy co? Tak to wygląda. Mówię wam, ja tej burzy się będę bardziej bał niż pana tego. Pana Slendermana. Kolejny kibelek. Do kibelku będę miał awers, bo już go tu raz spotkałem. Jakiś proszek do prania. Nie wiem co to było, ważne, że mamy przedmiocik. O, żeż wpyta jeża. Szybko, szybko, szybko. Tu. Dobrze, jakiś boiler. Schody na górę i nic poza tym, to wracamy na górę, bo nie chcę się odwracać. Chyba, że tędy się nie wraca. Wraca. O, i tu się idzie, widzę, jeszcze wyżej. Ciekawe. Dobrze, że się on nie pokazał razem z dźwiękiem burzy, bo bym zszedł na zawał, przysięgam. Dobrze, na razie. Spokój, na łóżku nic nie ma. Żarówka sobie przyświeca. Dobrze, jesteśmy znowu tutaj. No, po łóżku sobie chodzimy, dobra, nieważne. Ważne, żeby się stąd wydostać. Żarówkę mam? Mam. Znaczy się tą latarkę. Halo? Tu jest cisza, dobra. Przepraszam. Tak czy inaczej trzeba będzie tam wejść. A ja się nie obrócę, nie. Aaaa, dobra, obróciłem się. Może on znowu tu będzie. Może ich jest dwóch. Slenderów dwóch.
Przyszedłeś sobie? Poszedłeś sobie. I nie wracaj już ty, niedobry. Hotelnia. Nie, znowu ten dźwięk, już się przestraszyłem. Aż mi słuchawki huczą. Nie wiem, czy pączka wzięliśmy. Jup. Jezu. Już to idzie naprawdę zejść na dach. Aha, jesteśmy znowu tu. No dobra. A, to jest wejście główne. Pięterko. No błagam, niech ta burza się chociaż skończy. Podziwiam ludzi, którzy tu mają full. Kurczę. Czyli ten klucz jednak nie jest uniwersalny. Trzeba poszukać drugiego. Gdzie? Nie widzę cię, gościu. Cztery, nadal mało. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Trzy, cztery, może i pięć będzie teraz. Oj, oj. Każda część jest coraz bardziej przerażająca. Zaraz będzie znowu mój ukochany dźwięk. No. Damy radę. No, bardzo złożona się robi ta gra, powiem wam. Już są trzy kondygnacje, po dwa klucze na każde drzwi, 12 już przedmiotów do zdobycia i ulepszony wizerunek Slendermana z tymi ładnie wyglądającymi łapkami. Oj, autorzy jednak mają coś nie tak z głową chyba. No dobra, mniej więcej kumam, gdzie jestem już. Obrazek już trzeci raz biorę. I nic dobrego z tego nie wynika na razie. Ach, to jest moje ulubione przejście, w którym on bardzo lubi na mnie polować. Tym razem go nie ma, ale mam. Nie pamiętam, czy ten kluczyk w ogóle wziąłem w dwóch poprzednich rundach. Czy go nie wziąłem, no nieważne. To będzie ten kluczyk od dolnych chyba drzwi. A może to nie ma znaczenia w ogóle, tego to już wam nie powiem, bo nie wiem. Ach. Stał sobie. Grzecznie. On jest przerażający. Tak, burza też jest przerażająca. Ponczuś. On dalej tam stoi! Nie, gościu, idź sobie. A w sumie niech tam stoi, ja sobie pozwiedzam ten dom. A gościu niech stoi. Tu nic, telefon, nie? Aha, jest ciastko. Ciasteczko. Mogę przejść po łóżku? Mogę, dziękuję. To są trzy, tak? To jest mało. Aha, tam jest to zejście chyba. Nie.
Nie odwracać się na boki, lalala, dobra. Aż mnie kolano zaswędziało ze strachu. Orzesz, to jest ślepy zaułek. I ja się muszę odwrócić. Idź, poszedł, dziękuję. Magiczne słowo. Ale był blisko. Tu? To jest znowu główne wejście. Może to jest kluczyk od góry. Pójdę sobie na górę. Nie ma cię tu. Nie istniejesz. Wytwór chorej wyobraźni. Nie istniejesz. Zamknięto na pewno. Nie istniejesz. No! To od dołu jednak. Nie istniejesz. Ale burza istnieje. On też istnieje i sobie stoi na piętrze. Dobra, istniejesz, naprawdę, nie podważam już tego. Tylko mnie zostaw. W spokoju świętym, anielskim. Stary, co ja ci zrobiłem? Zresztą, zgodnie z opisem, to jest moja chata, tak? Wróciłem sobie kulturalnie do domciu. Mam patelnię, mam ciastko. I zrobię sobie obiadek. Usmażę sobie ciastko na patelni w moim domu. W moim domu. Mój dom. I ciebie tu nie ma. Włoń mi stąd. Aha, znowu tu. Ciebie nie ma tu. A przynajmniej nie powinno cię tu być. Tu cię też nie ma. Ha, nie ma cię. Szczerze mówiąc, coś za długo cię nie ma. O nie. On lubi w toaletach malować. Możesz. Te dźwięki też nie pomagają, naprawdę. Tu nic nie ma. Ale nie chcę iść z portu na górę. Dobra, skręcę tu. Won! Co? Pójdziesz ty! Kluczyk mam jakiś. Tu znowu tablica z tymi odważniejszymi, co grali. Rozkłada! Dość mam tej mapy już, ale jeszcze tu wrócę. Oj, nie cierpię tego. Dobra, dzięki wam znowuż za oglądanie. No i polecam zagrać sobie, bo mówię, z każdej, każda nowa mapka ma coś nowego wnosi i jest coraz straszniejsza jeszcze. No właśnie. No więc na razie tyle. Oczekujcie następnych filmików. Przy mikrofonie jak zwykle był Kret. Trzymajcie się. Cześć.